Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w sobotę. Wiecie co, tak mi przeszło przez myśl, że może nie będę nagrywać, ale ja oczywiście jestem. Już zaczęłam trochę się malować, myślałam, że wezmę was do toaletki i razem zrobimy makijaż, no ale jednak nie. No bo światło jest beznadziejne, no wiadomo, prawda? Słuchajcie, mam niebieską kredkę, ten róż od Benefit, jak on był? Shelly. I czarną maskarę oczywiście, niebieską kreskę, co ja pierdzielę, jeszcze raz. Niebieski liner od L'Oreala, wrzosową kredkę, której tak średnio widać na dół, no i też ma znalazł trochę na górze, oczywiście ten róż Shelly, no i z Sephory maskarę, trochę brwi sobie poprawiłam. I mówię tak, z konturem to już przyjdę sobie tutaj do was. Przyjdę pogadać. Słuchajcie, mamy godzinę 10. No i jak to przy sobocie? Akcja Gary, czyli akcja kuchara. Ja mówię, a jakoś tak się ogarnę. Ja mam ochotę na coś, takie coś innego, żeby sobie zrobić. Podkład Kylie Jenner. Nic się nie odcina, powiem wam. Dobrze to wygląda. No i dobra, no niech będzie, nie? Jak ja sobie odpoczęłam, to wy nie wiecie, wróciłam wczoraj, pooglądałam sobie vlogi, wleciał kolejny film Bikiniary, słuchajcie, ona zmieniła nazwę na Sylwia czy Sandra, ja pierdzielę, ja to się po prostu mam, bo Borucka? To wam piszę. Jezu, ja po prostu, jeżeli chodzi o nazwy, o imiona, to jestem do dupy. Ja uwielbiam tą dziewczynę, w każdym bądź razie. Uwielbiam. Jak ona bynajmniej mnie motywuje do działania, to wy nie macie pojęcia. Jak ja się cieszę, że ta dziewczyna zaczęła nagrywać. Już wam mówiłam, że ona ma dwóch synów, ma męża, mąż też sportowiec. Ona bierze udział, jak jej mąż też, w konkursie Bikini Fitness. Więc no to nie jest kaszka z mleczkiem. Treningi dwa razy dziennie i to takie, wiecie, fest. Jak nie ona, to mąż. Dzieciom trzeba ugotować, mężowi trzeba ugotować, sobie trzeba ugotować. No to jest level hard, moim zdaniem. Level hard. To ja narzekam, ale no zdarza mi się. Ale tutaj i treningi, i gotowanie, i praca, bo ona też pracuje zawodowo. No ja jestem, i zakupy oczywiście, no i sprzątanie. Ja jestem w szoku, tyle wam powiem. Uwielbiam tą dziewczynę oglądać. To jak ona mnie motywuje do działania. Wiecie co, mi się naprawdę bardzo rzadko zdarza, żeby obejrzeć jakiś vlog dwa razy. A tutaj dzisiaj, jak zaczęłam tam się malować przy toaletce, mówię, ja sobie odpalam jeszcze raz, bo ja muszę, no uwielbiam, dosyć, że ona jest przepiękna. To jeszcze, no tak cudownie motywuje, pokazuje, że można mieć pasję, mimo że ma się męża, że ma się dzieci, że ten mąż też ma pasję i czasami no, trzeba bardzo logistycznie podejść do wszystkiego, bo inaczej się nie da, a jednak kurczę się da. No ja to uwielbiam, co mam wam powiedzieć, no uwielbiam, uwielbiam tą dziewczynę, także czuję się mega zmotywowana. I jeszcze ten, wiecie co, jak mnie mój Rysiek dzisiaj zrobił, mi kawę do łóżka, no bo żeśmy sobie razem, dzień wolny w końcu, wspólnie, no żebyśmy sobie poleżeli przy kawie. I tak mówię do niego, wiesz co, ty robisz najlepszą kawę na świecie, no nikt takiej kawy mi nie zrobi jak ty. No i wypiłam sobie kawę, oczywiście miksturę, wypiłam tą wodę z solą, z miodem, z witaminą C, olejek, słuchajcie, z oregano sobie wzięłam, już kolagen sobie wypiłam. Oczywiście jeszcze ten wcześniej tą tabletkę na żołądek, ten z omeprazolem. I wiecie co, drugą kawę tak sobie piję i jak mnie olśniło, że on mi do tej kawy dodał cukru, on mi ją posłodził, jak wyskoczyłam z tego wyra, no wypiłam półtorej kawy, no ile tam mogło być, no łyżeczka taka cukru, tak, no powiedzmy sobie, no bo tej drugiej nie wypiję, no półtorej. No, ty jak mnie potrafisz załatwić, to nikt mnie tak nie potrafi załatwić, nie? Mówię, to ja już wiem, dlaczego ta kawa mi tak wchodziła dzisiaj. No nic, już mu powiedziałam, że następnym razem jak będzie mi robił, no to tutaj jest erytrytol, tutaj masz ksylitol i po prostu z tym mi rób, nie z cukrem. Mówię, jak się śmiałam sama z siebie, mówię, no to jest Rysiek, no. No ale no, muszę powiedzieć, że pyszna była. No trudno się mówi, no co? Sabotaż na moje keto mi tu zrobił. Sabotuje moją dietę.
ale powiem Wam, że naprawdę czuję się dobrze. No i mamy godzinę 10, wiecie, ja po tych wszystkich specyfikach w ogóle głodna nie jestem. Oczywiście do kawy pierwszej dodałam sobie tłuszczu, no bo wiadomo. No ale no cóż, ale muszę Wam powiedzieć, że ja się czuję no dobrze, czuję się dobrze. Gęba mi się cieszy. Idę zaraz do kuchni w ogóle. No ja się dzisiaj muszę, nachwalę się tego mojego męża, nachwalę się. Wstał wcześniej. Obrał mi ziemniaki na farsz do pierogów, jeszcze się gotują, bo byłam przed chwilą sprawdzić, to one jeszcze były takie nie do końca. Zrobił mi farsz już do tych, do krokietów. Ja tylko ser dodam, bo już pieczarki mi tam ogarnął z cebulką, podsmażył, więc ja za chwilę tylko pójdę na leśników, posmażę, zawijam. Zrobię dwa ciasta, ale to wiecie, w termomiksie to co to jest? Chyba w ogóle tych ciast zacznę i wszystko w temacie, żeby one się już robiły. Sos grzybowy też zrobię, zalał mi grzyby, więc no ja mam najlepszego męża na świecie, powiem Wam. Naprawdę. No tak, takim wsparciem jest dla mnie. Tak wczoraj stałam na tej budowie i tak sobie pomyślałam, Boże, co ja bez niego bym zrobiła, bez tego mojego chłopa? Naprawdę. No dobrze trafiłam, dobrze trafiłam. A powiem Wam, że początki łatwe nie były, bo było dużo głosów. No, z mojej rodziny, że to nie jest dobry kandydat na męża, na chłopaka i w ogóle, no. Proszę, że człowiek jest ufarty. Bo czas pokazał, nie? Czas pokazał. Konturówka od Eveline i ten błyszczyk z AA. Ostatnio sobie tak lubię takie combo, powiedzmy. Ładnie to wygląda. On naprawdę jak zostawia, jak wyschnie, zostawia taką różową poświatę. Ładny różowy, taki różowy, taki cukierkowy. Ale z tą konturówką ładnie nawilża. No. I jest. Dobra, to tak, proszę Państwa. Make-up sobie zrobiłam. Uczesałam się w takiego kołczka. Włosy sobie trochę podkręciłam, bo spałam się w rozpuszczonych jak nigdy. No ale dobra. To już 3 miesiące jak pełne, jak nie byłam u fryzjera. Zwykle po 3 miesiącach już się wybierałam, bo na końcach mi się farba gdzieś tutaj wypukiwała. A tym razem... No, jest tak. I końce wyglądają ładnie. Także dziewczyny moje drogie, jak zapuszczacie włosy, śpimy w koczku albo w warkoczu, bo faktycznie wtedy te włosy się mniej niszczą. No i im rzadziej je myjemy, tym lepiej. Naprawdę, ja kiedyś myłam co drugi dzień, głupota totalna, głupota, nie trzeba, nie polecam. Macie nieświeże włosy, koczka sobie róbcie, warkocze jakieś tam sobie, dobierańce. Nie trzeba myć włosów, nie trzeba myć włosów. I wiecie co, ja kiedyś myślałam, że włosy długie to są włosy bardzo problematyczne właśnie, że wiecznie trzeba je myć, że to, że tamto. Nieprawda, najbardziej kocie! Co ty robisz? To przyszedł mi tu chrupać. Zaraz cię tutaj czymś, nie mam czym. No trudno będzie słychać chrupanie kitka. Kitek! No, nie chrup! No w dupie mnie ma. W każdym bądź razie jednak to krótkie włosy... No idź mi stąd. Nie wolno. Jestem. Wiecie co? No menda mi robi na złość. W każdym bądź razie to właśnie krótkie włosy są najbardziej problematyczne, bo trzeba je myć codziennie, bo ich nie schowacie i nie zakręcicie w koczka. Kot. Możesz odejść? Dziękuję. Kończąc temat włosowy, no zaraz idziemy do garów, moi drodzy. Już kończę. Zostało mi tu jeszcze z jakieś 10 stron, ale co? Kończę mojego najlepszego kumpla. Zaraz zaczynam nowego najlepszego kumpla. Zobaczymy, jak długo będzie mi służył. Tak czy siak, zrobiłam sobie notatki, co ja mam dzisiaj w planach. Ja Wam bardzo gorąco polecam robić listy od myślnika, co macie zrobić w ciągu dnia. Ja kiedyś się z tego śmiałam, sobie myślałam, no przecież mam w głowie, co mam zrobić i tak dalej. No, powiem Wam tak, jak jest coś zapisane, to to zrobicie. A jeżeli nie zrobicie tego dnia, to na bank zrobicie następnego.
Dlaczego? Ja czasami właśnie jak sobie planuję, czasami codziennie jak sobie planuję, bo ja codziennie planuję, i to często, gęsto zapominamy, co mieliśmy zrobić dzień wcześniej. Teraz wystarczy, że luknę, patrzę, mam minus, o kurde, na pewno we wtorek co mnie czeka? Umówić się do ortodonty, no tak mnie wpija ta moja ortodontka ostatnio, że wy nie macie pojęcia. Cały marzec czekałam na decyzję, mam usuwać zęba czy nie. Zrobiła mi skan na ostatniej wizycie, to było w lutym. Czas goni. No powiem wam szczerze, że z takim podejściem to ja nie wiem, czy do 41 urodzin się wyrobię, a mam 39 lat w maju. Więc powodzenia, czas leci, mój syn też czeka na aparat. Moja Agnieszka tak samo miała niedługo ściągać. Ja nie wiem, jak to będzie. Ja nie wiem, jak to będzie, zobaczymy. Ale ogólnie właśnie no, to jest nieciekawie, nie? Że człowiek po prostu jak sam się nie upomni, no to no. A ode mnie powiem wam, że kasy dużo zdziera, więc jestem bardzo zdziwiona, że tak się to wszystko dziwnie zaczyna dziać. Ja rozumiem, że ona ma dwoje małych dzieci i tak dalej. Ja też miałam i jakoś moja praca na to nie ucierpiała. Więc jakoś tak ja nie wiem, co to się dzieje. Naprawdę. Nie wiem, o co tu się dzieje. O co tu chodzi? Jeszcze wam chciałam powiedzieć, że no, w niektórych instytucjach autentycznie brakuje dyscypliny. Kogoś, kto by wyciągał dyscypliny, jakiś kar. Bo to, co się ostatnio u mnie w pracy działo, ja nie chcę się dawać szczegóły, to jest granda w biały dzień. Jak ktoś dał przysłowiowo kolokwialnie z dupy bardzo ważną rzeczą i nie poniósł na tym z tego żadnych konsekwencji, nawet nie było gdzie zadzwonić, żeby wiecie, się pożalić, skargę złożyć, nie? No niesamowite, to jest po prostu niesamowite. W firmie, w której ja pracuję, można wiele rzeczy powiedzieć, ale gdyby coś takiego się wydarzyło, to mój szef wszystkich szefów to by suche nitki na tej osobie nie zostawił. Naprawdę, a tutaj po prostu nie, no co nie, no ktoś do dupy, no życie, zdarza się, nie? A no mówię, nie będę się wdawać tutaj absolutnie w żadne szczegóły, ale ja jestem w szoku, jak w niektórych instytucjach się pracuje. Ja jestem w szoku, naprawdę. Żadnych jakichś takich... ktoś zapomniał. A to były naprawdę bardzo ważne rzeczy i gdyby... No nieważne, ale ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Mówię, u nas na temat mojej firmy można wiele powiedzieć, wiele niedobrego, ale tu pod tym względem każdy pilnuje swoje roboty, bo wie, że będą wyciągnięte konsekwencje. A w niektórych firmach, działach i tak dalej, to jest paranoja. To jest paranoja. Naprawdę. Paranoja. Tak czy siak, wracając do świąt, no bo mam święta, Wielka Sobota, a ja tutaj gadam gorzkie żale. No to tak, idziemy. Nie wiem, od czego mam zacząć, od tych ciast, bo to najszybciej rachu ciachu. Ciasta, wiecie, do piekarnika, w międzyczasie sobie potem zrobię ciasto na pierogi, szybko te krokiety, naleśniki, pach, pach. Pójdzie. Jak się zacznie, to pójdzie. Więc idziemy do kuchni. Jesteśmy w kuchni. Ja przetargałam sobie ten statyw, który zakupiłam, słuchajcie, w... Jak on się nazywał? O Jezus. No gdzie to było? Tu wam napiszę, bo sobie nie przypomnę. Ja pierdziel z tą moją epetyną, to jest zajebiście. On kosztował, słuchajcie, niecałe 6 dych. I tak sobie leżał parę miesięcy u mnie w szafie. Ja jakoś nie mogłam się za niego zabrać. A to przy okazji unboxing. Tak to myślę, może jego. Patrzcie, jaki ma fajny ten futerał. Wiecie, dla kogoś to kręci, statywów nigdy za wiele. Zawsze się przydadzą. Co to jest? Żebym nie rozpuściła, bo ja też mam takie zdolności. Ale nie. Dobra, całkiem pokaźny wam powiem. Tylko ja nie chcę go połamać. A to? Dobra. A to? To tutaj to jest to właśnie, widzicie? Że tak można sobie nim operować. Góra, dół. Super. Tylko
tylko... Aha. Tutaj się ładuje. Tu się gdzieś przykręca, ale ja nie wiem gdzie. A tu. Tu się przykręca. Takie o. Ale to i tak jakoś tak dziwnie, wiecie co? Nie, no to nie może być jakiś skomplikowany. Czekajcie. Dobra. Jakoś tak powiem wam. Aha. Może nie najgorsze. No i co, ja mam tutaj telefon wsadzić? Może to nie wszystko, co ja tutaj mam. Słuchajcie. Jest instrukcja. To co to jest? Ja nic tutaj z tego nie rozumiem. Dajcie mi chwilę. No i stoicie na tym statywie. To ten na razie sobie chowam. Z tego bardzo często mój rysiek korzysta. Jak sobie ogląda filmy na telefonie. I oczywiście znowu mi go trochę tam... No ale on też się przyda. W ogóle mówię, statywy dla kogoś to kręci. Super sprawa. Ej, to podoba mi się. No dobra. No to tak. Tylko to wywalę. Znaczy nie wywalę. To idzie do spalenia. Bo ja wiecie, jakieś, jak mamy kartony, jakieś gazety, też gazety, jakieś kartki, coś tam, wiecie. Wszystko, co kartonowe, papierowe, to ja to palę w kominku. Ziemniaki sobie odleję i robimy farsz do pierogów. Ja, słuchajcie, nie mielę ziemniaków. Dodaję to. Wiem, czego nie mam. I zaraz muszę to zrobić. Gdzie jest patelnia? Muszę przecież jeszcze do tego cebulkę podsmażyć. Zapomniałam. Co to jest? W ogóle, co tu mi się wydarzyło? Mój syn znowu tu jakieś robił wynalazki. Ostatnio zajrzałam do Thermomixa i się przeżegnałam. Dzięki ci, synu. Niby go umył, ale tak go umył, że o, ja pierdzielę. Dobra. Tu olej. Taki zwykły. Cebulka. Gdzie ona jest? To. Kupiłam wczoraj, więc mamy. I szybko tutaj ją skroję. I zaraz do was wracam. Zapomniałam ubrać fartucha, nie? Zresztą bluza i tak jest podplamiona odpowiednio. No ale nic. Później. Nigdy mi się nie chce, wiecie co, co to jest, jakieś tam aktualizacji montować jakoś. Dobra, dwa kminki już tu wrzuciłam do ziemniaków, cebulka powoli tam działa. I znowu nie kupiłam soli zwykłej, nie? Muszę ją sobie zapisać, jak mi zapiszę, to nie kupię. On jest szlak trafia z tym młynkiem. Będziemy je rzeczy biorą. Dobra, i jak my tutaj mamy? Mamy całą tą cebulkę. Bach. Szczykiem. Dobra. I tłukę. Thermomix mi zrobił ciasto do pierogów. No wiadomo, to trzeba będzie jeszcze dodać mąki i tak dalej, ale to spokojnie. Ja się tym zajmę. A na razie lecimy dalej. Od razu sobie ciasto na pierogi zaraz zwalnę. Nie na pierogi, na naleśniki. Ale to z mojego przepisu sobie zrobię i też będzie git. Thank you.
Marek, chcesz te pierogi podsmażone? Smacznego. Aga, chcesz pieroga? Powiem wam tak, pierogi już zrobiłam, tutaj mam ciasto na naleśniki, ale stwierdziłam, że teraz robię ciasto to z borówkami, jest tak szybkie, Boże, masakra, i zaparzam sobie pokrzywę, bo mamy godzinę 12. I pora się czegoś napić, oczywiście. U mnie z tym piciem to tak właśnie bywa ciężko, ale to nic, nastawiłam wodę i się biorę. No, taki odejdzie za ciasto. Gdzie ja mam masło? Gadam, a telefon połączony. Byłam zapytać dzieci, kto by chciał wyjść ze mną Michałem po surowym cieście. Nikt nie chciał. Mówię, no co za dzieciaki? Mówię, skąd wy się urwaliście? No skąd końca Agnieszka? Mówię, dobra, daj mamo. Ciasto wsadziłam do piekarnika na jakieś 40 minut i zobaczymy, jak będzie dalej. A ja biorę się za krokiety. To muszę odstawić. Podgrzać farsz, bo ciasto już na naleśniki mam. No. Jakoś ta robota idzie. Nie jest najgorzej. Jedno ciasto się robi, sernik zrobię bardzo klasycznie, ale też termomiksa, znaczy użyczę sobie termomiksa. Użyczę sobie, co ja pierdzielę? Użyję termomiksa. Więc, ale przepis będzie mój. No. Dobra. Bierzemy się za naleśniki. Spróbowałam właśnie farszu na krokiety. Ale doprawione. Super. Naleśniki się robią. Zaraz zawijam. No idzie ta robota, powiem wam, że idzie. I oby tak dalej. A jeszcze wiecie co? Włączyłam sobie na YouTubie jakiś tam kanał.
dziewczyna pyta się tego swojego guru, bo to tak wyglądało, jakby on byłby jej guru, co myśli o Thermomixie i osobach, które mają Thermomix. I co on powiedział? No między innymi to, że on uważa, że to są ludzie leserzy, którzy nie potrafią nic, że każdy, kto potrafi gotować, obejdzie się bez Thermomixa i tak dalej. I sobie myślę, leserzy, nie? Znaczy w sensie, że osoby leniwe, mówię, ty kuźwa, z felu. Tak sobie pomyślałam. No ja raczej do osób leniwych nie należę. Potrafię gotować, oczywiście, że potrafię. Wiele rzeczy mogłabym zrobić bez Thermomixa, bo robiłam, jak go nie miałam. Ale to, jak mi się teraz w kuchni dobrze robi, to jest pomocnik, że ja nie muszę tego ciasta, wiecie, od podstaw zagniatać, że nie muszę go mieszać, blendować, że, że to zrobi za mnie Thermomix. Za to ja jestem ogromnie wdzięczna. No on nie kosztuje mało, nie kosztuje. Zawsze ewentualnie można się skusić i sobie kupić Lidlomixa, który jest sporo tańszy. I też to będzie jakaś pomoc, ale no jak można, by się kuźwa zdziwił, by się kuźwa zdziwił, tyle wam powiem. Wcale się nie uważam, że za jakiegoś lesera, jeżeli chodzi o gotowanie i w ogóle o życie. Taka prawda. Po prostu nie wiem, nigdy nie miał takiego urządzenia, nie wie jak można fajnie w kuchni spędzać czas, że wiele rzeczy idzie po prostu szybciej, bo ty mając takiego pomocnika, on ci robi, on za ciebie robi coś, a w tym czasie ty robisz coś i tyle, i to idzie. No ale no, ale no. A ta dziewczyna po prostu tak z tego gościa wpatrzona. A ja mogę jajka wbić? Bo jakiś tam przepis robili. A ja mogę jajka wbić? O, panie! I wyszłam w pizdu stamtąd. Po cholerę mi się denerwować przy świętach. Patrzę, co tak krzywo. Jedno ciasto już gotowe. A tutaj mam kątownicę. Wyłożyłam takimi kakaowymi ciasteczkami. Słuchajcie, kajmakiem sobie przy ozdobie. Moje dzieci bardzo lubią kajmak. No to jak lubią, to niech mają. Nie wiem, jak mi ta masa wyszła, bo nie próbuję. Za to, jak wyszły pierogi, odpowiada moja córka, bo ona robiła degustację farszu. Więc będzie na nią. Robię trochę na pałę, moi drodzy Państwo. Dobra. Tak to wygląda. Elena, nie zobaczycie. No trudno. Później zobaczycie. Idę do pieca. Na razie na pół godziny, a potem zobaczymy. Dawno nie robiłam takiego klasycznego sernika, bez żadnych wydziwień. Robiłam jakiś czas temu ten sernik królewski z Thermomixu. Nie był zły, no było spoko, ale jest lepszy. No ale cóż, ja smakiem się obejdę, no bo ja wiecie, keto. Ale nie ma tragedii, słuchajcie. No mamy godzinę 13:20. Ja tyle co skubnęłam tego farszu z pieczarkami, bo chciałam zobaczyć. Powiem tak. Jeszcze przed dodaniem sera go spróbowałam, mówię, o kurde, Ryszard trochę przesadził. Z solą oczywiście i no, z przyprawami. Ale dodałam sera, no myślę, że jest git. Także tak,
Myję Thermomix i za chwilę muszę sobie chyba coś do jedzenia w końcu zrobić, nie? Wypadałoby. No dobrze, drodzy Państwo, mamy godzinę 13:30. Chyba pora, żebym w końcu coś zjadła, nie? Najwyższa pora. No i co? Będzie łosoś. Będą szparagi. Będą jajka na miękko. I jeszcze jakąś sałatkę sobie zaraz zrobię, coś tam. Muszę zobaczyć. Łososia oczywiście na masełku klarowanym sobie ogarnę. Dosyć dużo. Jeszcze muszę go doprawić. Czosnek musi być. No. Tak. Dodam przyprawy do karkówki. A co? Od razu dwa kawałki sobie usmażę i będę miała w razie czego na jutro. Albo na pojutrze. A Ryszard powiedział, że barszcz biały on ugotuje. No fajnie. To mi został jeszcze sos grzybowy, ale to na spokojnie. No i moi drodzy Państwo, oto i moje żarełko. Tak wygląda. No, dochodzi godzina 14. Jak widzieliście, ja zaczynam szamać. Nie robiłam deseru, no bo coś czuję, że ja potem to i tak nic więcej nie zjem. Za dużo tego. Znaczy za dużo. Myślę, że dobrze. Jak ten łosoś pachniał. Ja Wam mówię, zostało mi jeszcze tam na jutro albo na pojutrze. Zobaczymy, no bo jutro święta. Zobaczymy. W ogóle zobaczymy, jak mi te święta pójdą, nie? Czy dam radę wytrwać w keto? Znaczy, nie wiem, czy jeszcze w keto jestem. Okna są otwarte, 20 stopni, słuchajcie, na dworze. A ja przy garach. Ale już koniec. Ciasto, sernik już tam, wiecie, dochodzi w piekarniku. Ryszard zrobi. Ryszard zrobi barszcz biały. No i ten sos został jeszcze. Nie, to na miękko. Szparak. Tak można żyć, proszę Państwa. Idę jeść. Życzę Wam smacznego. I do później. No, proszę Państwa, ledwo żyję. Tak się nażarłam, że to jest masakra. Dobrze, ja sobie tego deseru nie robiłam, bo ja bym za cholerę go nie zmieściła. Już nie wcisnę, nie ma opcji. Zaraz witaminki sobie wezmę swoje, probiotyk sobie wezmę. Ale to za chwilę normalnie już mnie tak plecy bolą od tych garów. Ale no, kawał roboty zrobiłam. Muszę powiedzieć, że Ryszard właśnie poszedł do sklepu po musztardę, bo się szczaiłam, że nie ma, a ja barszcz biały doprawiam musztardą, chrzanem, no i śmietanką, kremówką, nie? Bo to musi być, wiadomo. No, także tak to u mnie, proszę Państwa, wygląda. Taka akcja, taka sobota. Co jeszcze będzie? Nie wiem. Czy gdzieś pójdziemy? Rysiek coś mówi o działce, że pójdzie, ale ja już sobie daruję. Raczej nie. Raczej nie, ja sobie raczej posiedzę. Zaraz padniecie, Boże kochane. Dobra, czekajcie. Boże, bye bye. Moi drodzy Państwo, odpoczęłam. Mamy godzinę 16. Wszyscy wybyli. Rysiek na działkę. Aga gdzieś tam polazła. Marek na skatepark. Mówię, no tak. Matka przy garach, nie? Chcę na sernik, ten mój piękny, wylać masę kajmakową. Ona jest w lodówce. Była. Jest. Już się ktoś do niej dorwał. Moje dzieci to są niereformowalne, ale to nic.
już sobie do rondelka. Tutaj chyt. Przerzucę. Powiem wam, że ja masę kajmakową uwielbiam. O! Uwielbiam. Zwłaszcza taką cieplutką, plastyczną. Nie drap, bo jak ci normalnie zaraz zasunę. Tak myślę, żeby nie za dużo jej dawać. Szkoda, że nie mam, wiecie co, orzeszków ziemnych, solonych. To bym je... Nie daję całej puszki. To bym je... może zmiksowała. I jeszcze na tym kajma, tak byłby taki słodko-słony. No, ale nie mam. Nie mam, więc no niestety. Szparagi wyszły bardzo dobre. Widzę, że Ryszard nie zjadł. Jak nie zje, to zjem ja jutro. Zrobił tutaj, widzę, już barszczyk. Ja zaraz dodam śmietany. Tej małej. Jezus, wiecie, z Lidla. Troszeczkę. Chociaż, a może bym... No dobra. Dodam śmietany. Bo ja jeszcze mąki do tego dodam. Zwykłej mąki. Tylko piec przyprawię odpowiednio. O. Wleję cały. O. Cały kubeczek. Dobra. I teraz musztardę. Co to jest? Może ja lepiej sprawdzę, czekajcie. Ale dotawił. Chrzan. Musi być świadomo. Łyżeczki. Sarebska czy stoło? Sarebsko. Dobra, dam sarebsko. Na razie tak skromnie łyżeczkę. Aha. Muszę. Podziałać z kajmakiem. Muszę tu mieszać, bo inaczej mi się po prostu zjara. A tego nie chcemy. On ma być plastyczny taki. Widzę, że Ryszard pierogi podsmażył. Ale krokietą to już nie. Musiała sama to zrobić. Nie mam co narzekać. Szybciej, proszę, bo nie mam całego dnia. Majeranku jeszcze muszę dodać. Czy ja mam majeranek? Drodzy Państwo. Jak mogłoby nie być, jest. Boże, jak ten kajmak pachnie. W moim programie do montowania, słuchajcie. Nie mam pojęcia co. Montować montuję, ale nie idzie mi to za dobrze.
chciałam powiedzieć. Mamy godzinę 16. Dobra, gdzie jest ten mój serek? Tak, myślę, że jeszcze jednak sobie deserek chyba zjem, bo trochę mi się przetrawiło już tego, to co jest zjadła. I tak, co i za mną chodzi? Mój serniczek. Piękny. I na to idzie. Dajcie, może was opuszczę. No, i teraz stara ja wzięłaby ten garnek, tą łychę i wylizała, nie? Wszystko zażarła. Ale nowa ja tego nie zrobi. O nie! No. Jeszcze musi trochę wystygnąć, bo czuję, że jeszcze jest ciepła ta forma. Nie jest gorąca, ale ciepła. A potem trafi do lodówki na całą noc. Idę sobie tam położyć tych pierogów, krokietów. Opróżnię zmywarkę, no i biorę się za podsmażanie tych krokietów. Drodzy Państwo, mam tutaj słoik z wodą już przygotowany, mąkę i będę zagęszczać nasz barszczyk. Nie wiem, ile na taki gardać. Te dwie łyżki. Nie wiem, czy to nie będzie za mało. Dobra, dam wszystko, co tu jest. To już końcówka. Może zrobię tak. No i git. Ja wam, moi drodzy Państwo, dam taką dobrą radę. Nie macie zakwasu do barszczu czy tam do żurku. Trudno się mówi, nie ma to nie ma. Ale, moi drodzy, wystarczy musztarda, wystarczy chrzan. Nie potrzebujecie żadnego zakwasu, ja wam to mówię. Wychodzi przepyszny. A to jest sposób od moich widzek. Swojego czasu mi poleciły, żeby tak właśnie robić do słoika. Tu. I nie ma grudek, nie ma nic. Ciekawa jestem, czyli za mało tej mąki. No. Może być mało, nie? Też tak myślę. Dobra, mam tutaj. Mąki u mnie jest pod dostatkiem. To się rozwali krokiet. Rysiek go zje. Normalnie zjadałam go ja, ale już nie wiem. Dobra, i jeszcze raz mieszam i barszcz biały mamy z głowy. Ciasta, pierogi też i zaraz krokiety też będę miała z głowy. I tu już garnuszek sobie naszkowałam na ten sos grzybowy. Ja robię na święta sos czysty, bez grzybów, więc je wyłowię. Co z nimi zrobię? Nie wiem, ale wolę czysty. No dobra. Lecimy. Żeby nie było grudek, żeby nie było grudek. Widzę, że ziele angielskie pływa. Liść laurowy. Stały rysiek. O Jezu. Wiecie co, najgorsze w tym wszystkim to jest te ziele angielskie albo pieprz ten taki, wiecie, w ziarnach. Bo nie daj Boże, jak się na to trafi i się rozgryzie, to jest paranoja, nie? No nie dociera, ja mówię, a i tak ten mój chłop swoje. No nic, trudno. Trudno się mówi to. Ja w tym roku barszczu białego nie jem. Dobra. Wiecie co? Jakoś super gęste nie jest. Ale może być. Zostaje. Dobra, na chwilę się rozłączę. No dobra, akurat mi się udało i te wszystkie krokiety zmieścić na dwóch patelniach, więc bajka, chciałam powiedzieć. No, i one jakieś ładnie podsmażają, o ten gotowy. Jak tam u was, pewnie też przy garach, to roleczkę wrzuciłam. Akcja kuchara. Ja się tak myślę, że nie tylko u mnie. Normalka.
pięknie, na tej patelni bardzo ładnie. Szybciutko. No ja lubię, każdy to lubię. Tak, kto nie lubi. A tu? Dobra. Też przekręcam. Powiem wam, że nie chce się stać, pewnie nie chce się stać przy garach. Ale ja to wychodzę z założenia, że te dwa razy do roku, raz do roku naprawdę można stanąć, dla tej rodziny nagotować. Bardziej, że lubią pierogi moje, bo lubią mojej roboty pierogi, krokiety, ciasta. No jak jakoś tak ciasto kupne, to nie to samo. Nawet takie najprostsze, tak jak to z borówkami, ale domowe, nie? Już inaczej. Chowę i wycieram. Tu, tam, siam. No, grzyby już też wsadziłam na gaz. Także jak zaczną się gotować, to też chwila, moment i będzie. No. No dobra, jedna patelnia załatwiona. Dobra, na razie się wyłączam. Właśnie sobie szukuję deserek. Truskawki. O, ktoś idzie. Rysiek. Chciałam wam powiedzieć, jakie te borówki amerykańskie bio są cudowne. Znaczy ja nie wiem, czy one są bio. Ale jest słodka i jest duża, jest chrupiąca. Mm. Mm. Gdzie mój deser? Tutaj jest mój kobiel mogiel. Proszę bardzo. Jeszcze mi na jutro starczy. Mm. Zajebiste. Mm. Patrzcie, jaki piękny rysiek kupił żonkiel. Kupił, zerwał. Na działce na rosną tu panki, żonkile. Zaraz je przytnę i gdzieś wsadzę, ale jak znam te moje koty, ryja wsadzą i będzie po kwiatach. No dobra, wsadziłam do mojej kuli na razie. Niech sobie tutaj będą. O, się gotuje. Dobrze, teraz zmniejszony. Boże, jak ta płyta wygląda, ale to dopiero na sam koniec ogarnę. Już wam pokazuję to, co zrobiłam do tej pory. No jeszcze ten sos będzie, nie? Już wam pokazuję. Pierogi, krokiety, barszczyk i ciasta. No moi kochani, to już dosyć na dzisiaj. Wystarczy tego dobrego. Kończę tego vloga. Chciałam jeszcze się odnieść do komentarzy, ale już nie ma czasu. Rysiek się kręci, podłogę myję. Dobra, nieważne. Innym razem. To co? Papa, do następnego filmu.